Słuchacie właśnie audycji prosto z kadru programu komiksowego dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Drugim komiksem, który chciałbym wam przedstawić, jest komiks z wydawnictwa Kultura Gniewu, a jest to drugi tom serii Najlepsi Wrogowie. Historia relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Bliskim Wschodem. Część druga, która obejmuje wątki historyczne od 1953 roku do 1984 roku. Komiks, który obok którego naprawdę nie możecie przejść obojętnie, ponieważ jest to przykład na to, że za pomocą komiksu naprawdę można przedstawić wiedzę w formie wręcz szkolnym. Najlepsi Wrogowie mogło być jako podręcznik do historii. Mi się wydaje, że chyba teraz przy tych zmianach w edukacji to jakoś okres liceum, coś takiego. Ja wiem, że komiksy są wprowadzone już jako lektury szkolne. Kajko i Koko został wprowadzony w podstawówce, ale mi się wydaje, że Najlepsi Wrogowie będą też świetnym pomysłem na to, żeby uzupełnić materiał dla licealistów. Dlaczego? Ponieważ, no, jak powiedziałem, jest to rewelacyjny podręcznik do historii, ale akurat historii Bliskiego Wschodu. No tutaj mamy podtytule, jak zdążyliście usłyszeć, że to są relacje między Stanami Zjednoczonymi a Bliskim Wschodem. I owszem, ale jest to jak najbardziej ta wiedza obiektywnie przedstawiona, więc jeśli są jakiekolwiek konflikty między krajami właśnie z Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki, ale również do tych intryg zamieszane są kraje europejskie, to również one są wymienione. To nie jest tylko tak, że są relacje Ameryka-Bliski Wschód, tylko jakby, jeśli już jest jakiś konflikt przedstawiony, to obiektywnie od początku do końca. Aczkolwiek nie aż tak za bardzo szczegółowo, o takich szczegółowych motywach przejdziemy już na końcu audycji. Na razie Najlepsi Wrogowie, podręcznik do historii, autentycznie. Za ten podręcznik odpowiedzialny jest duet Jean-Pierre Filliou, który jest historykiem, francuskim historykiem, ekspertem w sprawach Bliskiego Wschodu. Natomiast David B. jest to twórca, który zasłynął w Polsce chociażby świetnym, kapitalnym, chwalonym komiksem Rycerze Świętego Wita oraz bardzo przyjemnym i pomysłowym graficznie komiksem Uzbrojony Ogród i inne historie. I obydwaj panowie właśnie stworzyli świetną serię, autentycznie chylę czoła, ponieważ Najlepsi Wrogowie jest genialnym przykładem na to, że komiks jest świetnym medium i można w naprawdę atrakcyjny sposób, rzetelny, obiektywny, czytelny, przedstawić materiały, które są niezbędne w edukacji. Byłoby super, jeśli w ogóle materiał nie tylko do historii, ale do innych przedmiotów można byłoby dostać właśnie w formie komiksu. Okej, ale jak to wygląda? No mamy w ogóle ciekawostka. Wiecie, że nazwę Bliski Wschód ukuli Amerykanie właśnie? Tego dowiadujemy się z tego komiksu. Ale teraz będę tak troszeczkę leciał po łebkach, ponieważ historia nie przedstawia, nie ma takiego wątku, wiecie, jak jest, nie wiem, załóżmy, jakaś historia, gdzie jest fabuła, to mamy początek, rozwinięcie historii, przedstawienie bohaterów, jakieś tam nakreślenie wątków, wielki finał, zakończenie. No czasem niektórzy twórcy będą jakby tą kolejność przestawiać, żeby bardziej pobudzić wyobraźnię, żeby zaintrygować. No tutaj mamy historię, która już trwa, ponieważ chociażby z tego faktu, że to jest tom drugi, mamy 1953 rok i która też się nie kończy, ponieważ dzień dzisiejszy chociażby zapisuje kolejne karty historii, akurat współczesnej. No ale okej, mamy tutaj naprawdę wszystkie wątki najważniejsze opisane i to nie są nie tylko wojny na zasadzie, że walki zbrojne, ale również polityka. Mamy roszadę, ponieważ autorzy nie skupiają się tak długo na jakimś wątku, tylko mamy czasem wrażenie, że niektóre wątki, które prawdopodobnie, o których można byłoby napisać pracę magisterską chociażby, tutaj są przedstawione na dwóch, trzech stronach i leci się dalej, ponieważ wiecie, jest tyle tych wątków, tyle sytuacji, tyle relacji politycznych między tymi krajami, nie tylko między właśnie krajami Bliskiego Wschodu a Stanami Zjednoczonymi, ale również europejskimi, że jakby można dostać kręcika, że niektóre nazwiska się pojawiają, potem znikają, potem paręnaście stron później znowu się pojawiają i musimy wrócić albo sobie notować na bieżąco, żeby się nie zgubić, chyba, że ktoś ma bardzo dobrą pamięć, albo dla niego to jest tylko
wtórka z historii, ponieważ orientuje się właśnie w historii Bliskiego Wschodu. No w każdym razie ja się przyznam, że żeby na przykład się nie zgubić, żeby wiedzieć, że na przykład ten polityk reprezentował Egipt, ten Jordanię, ten Arabię Saudyjską, albo w ogóle, że Egipt tutaj zrobił Unię z innym krajem i co z tego wyszło i potem to zmieniło, coś innego zmieniło nazwę, no to tak po prostu trzeba było to czytać uważnie. Także no komiks to nie jest taki, że można go przelecieć i tak dalej. No i też no bardzo dobrze, że nie można go przelecieć, że zmusza do tego, żeby na nim chwilę pomyśleć, chwilę się zastanowić, jak najwięcej zapamiętać, no, ponieważ mamy tutaj mnóstwo wątków i to jest rzecz, która prawdopodobnie nie jest w materiale przynajmniej tak szczegółowo omawiana na lekcji historii. Ja przynajmniej nie pamiętam osobiście. Prawdopodobnie tutaj studenci, absolwenci kierunków historycznych będą bardziej obcykani, ale właśnie to jest świetna publikacja dla tych, którzy nie mieli kontaktu, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, ponieważ bardzo często te wątki, które, no ja przypomnę, że co tutaj omawiam, to jest komiks Najlepsi wrogowie, część druga 1953 do 1984. Część tych wątków historycznych, tej polityki, która rozpoczęła się w tych latach, no to jej skutki mamy do dziś. Jakie to są skutki, o co chodzi, no to w tym momencie, no ja zapraszam was do lektury i do wyciągnięcia pewnych wniosków. Co jeszcze jest istotne, nie ma tutaj faworyzowania której ze stron. Czytając komiks widzimy, że on jest jak najbardziej obiektywny. Są po prostu fakty. Ten polityk zrobił to, ten zrobił tamto, tamten kraj zareagował w ten sposób, tamten tak i tak dalej. Nie ma wartościowania. To jest też niezwykle istotne, że czytając ten komiks nie nakręca nas. Jeśli mamy na przykład, nie wiem, no jakieś, znaczy nie faworyzuję, może w ten sposób, nie będę w tym momencie wchodził w szczegóły. Jeśli chodzi o szatę graficzną, tutaj muszę przyznać, że właśnie dlatego wspomniałem o tym komiksie Uzbrojony Ogród i inne historie, ponieważ jakby ten styl rysowania, a raczej kompozycji Davida B. jest również zachowany w tej serii, czyli Najlepszych wrogach. O co tutaj chodzi? Szata graficzna jest oczywiście czarno-biała, ale no, kompozycje są naprawdę takie, które utrwalają wiedzę, ponieważ to nie... Znaczy, w jaki sposób byście przedstawili daty, czy za pomocą jednego rysunku, nie wiem, zdradę, zamach stanu, wypowiedzenie wojny, albo odrzucenie mediacji, albo zmianę nastrojów politycznych. Jak widzicie, to są takie hasła, które wymagały wręcz, które by wymagały paru rysunków, żeby je zobrazować, żeby przedstawić odpowiednią symbolikę, ale to udaje się właśnie rysownikowi Davidowi B. znakomicie i on wykorzystuje tak naprawdę tylko jeden, dwa kadry, żeby pokazać, nie wiem, ma na przykład marionetkowość. Bawi tutaj się formą komiksu, często te dymki na przykład w taki ciekawy sposób przeplatają się. Bohaterowie na przykład, kiedy mają dwie, trzy twarze, mówią z jednej strony to, z jednej strony tamto, się okazuje, że są rysowani w formie takie jakby mutantów z trzema ustami, no, marionetkowe rządy. Więc naprawdę, jak przewertujecie sobie ten komiks, no to zobaczycie naprawdę bardzo kreatywne kompozycje i rysunki, które przedstawiają wątki historyczne, wątki polityczne, wątki wojenne tak naprawdę. Ponieważ tutaj historia jak najbardziej poważna. Także muszę przyznać, że komiks zaskakuje bardzo pozytywnie, co słychać z potoku moich słów. Każdy po lekturze będzie zachwycony. Dlatego uważam, że to jest świetny pomysł na to, żeby tego typu publikacje wprowadzać chociażby do szkół jako uzupełnienie. To jest przykład na to, że można w formie komiksu przedstawić podręczniki do akurat historii w tym przypadku i to w atrakcyjny sposób, naprawdę w atrakcyjny sposób, taki, który wręcz utrwala, ponieważ utrwala w pamięci pewne materiały. Ja wiem, że dzielimy się na wzrokowców, na słuchowców, no i wzrokowcy w tym momencie mieliby na pewno przewagę, ponieważ niektóre rysunki są tak charakterystyczne, zapadające w pamięć, że w tym momencie utrwalenie pewnego materiału, pewnej wiedzy to nie jest żaden problem. Także no, polecam serdecznie miłośnikom historii i tych, którzy by chcieli poszerzyć swoje horyzonty o historię Bliskiego Wschodu, czyli seria z wydawnictwa Kultura Gniewu, seria pod tytułem Najlepsi wrogowie, czyli historia relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Bliskim Wschodem.